Brian Robbins. Olga Przybysz. Arkadiusz Łapot. Adam Antczak. Przemysław Antoniak. Agata Fong. Wiktoria Werda. Martyna Lewandowska. Weronika Broniszewska. Rafał Stolarski. Natalia Krzynicka. Adrian Górecki. Odznaka Złoty Laur przyznawana jest także rodzicom absolwentów. I tutaj też pozwolę sobie przeczytać treść dyplomu. Uznaniu zasług i wkładu pracy w rozwój gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Ślesinie mamy zaszczyt uhonorować panią Iwonę Grądziel najwyższym wyróżnieniem odznaką Złoty Laur. Zapraszam panią Iwonę. Aha, oczywiście pani również wpisują się do Złotej Księgi. Zapraszam panią Patrycję Piasecką. Odznakę Złoty Laur otrzymuje również pani Katarzyna Fryza.
Szanowni Państwo, jak Pani Kasia na początku powiedziała, dzisiaj kończy się pewien etap. Rzeczywiście Pani Katarzyna Fryza pracowała w Radzie Rodziców przez 6 lat. Czyli można powiedzieć, że dwie kadencje uczniów w naszym gimnazjum. W tej roli spisała się doskonale. Powiem tak, jest nam przykro, że musimy się dzisiaj rozstawać, bo ta współpraca była naprawdę owocna. Za tą współpracę bardzo serdecznie Pani Gasiu dziękujemy. Jak co roku, tak i w tym roku Pani Kasia wspólnie z innymi rodzicami zabiegała o to, żeby na tym stole naszym z nagrodami książkowymi ani jednej nie zabrakło. Tak naprawdę już we wrześniu te nagrody zawsze były, one czekały na nas i na koniec roku tylko patrzyliśmy, czy ich wystarczy. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za to wsparcie, bo ono było, za tą współpracę. Ja miałem przyjemność pracować z Panią Kasią przez 2,5 roku. Jako wicedyrektor i dyrektor tej szkoły przez 2 lata, Pani dyrektor przez 2 lata. Ta współpraca była naprawdę owocna na każdej płaszczyźnie. Za to wsparcie, za życzliwość, za mądre decyzje, za podpowiedzi, za to wsparcie w różnych działaniach jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dostawaliśmy książki, my też mamy dla Pani książkę na koniec. Pozwolę sobie przeczytać treść. Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągnąć przyjazną dłoń. Podziękowanie dla Pani Katarzyny Fryzy za ofiarną pracę dla młodzieży, za troskę o dobre imię szkoły, za bezinteresowną pomoc, wsparcie oraz osobiste zaangażowanie w działania na rzecz gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Ślesinie. Z serca dziękuję. Dyrekcja, pracownicy szkoły i uczniowie. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozwolę dodać w imieniu rodziców, bo nasza przewodnicząca nam odchodzi, tyle miłych, ciepłych słów powiedział pan dyrektor. Ja tylko dodam, Kasiu, twój następca nie będzie miał łatwo. Oby dał radę sprostać wymaganiom i uczniów, i rodziców. Mam nadzieję, że będzie tak pomocny jak ty, tak życzliwy i tak zaangażowany. W imieniu wszystkich rodziców chcielibyśmy Ci bardzo, bardzo gorąco podziękować. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Państwu dyrektorom za bardzo ciepłe słowa. Te słowa zawsze budują. Bardzo dziękuję moim koleżankom z Zarządu Rady Rodziców, a wszystkie reprezentujemy Państwa jako rodziców. Bardzo serdecznie dziękuję również za takie słowa i podziękowań, ale też i wsparcia ciepła po prostu. Dziękuję wszystkim uczniom również. Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom gimnazjum. Odpowiem Państwu słowami piosenki. Do tanga trzeba dwojga, tak? Jak z jednej strony będzie ktoś, kto będzie dużo chciał, a z drugiej się nie da wykrzesać tej iskry, to nic z tego nie będzie. Także działajcie Państwo razem, bądźcie zespołem, który razem będzie pracował na rzecz tej szkoły, tej gminy i waszej radości, waszej pomyślności. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję. Pozostałe nagrody dla uczniów klas trzecich, o odebranie nagród dla członków pocztu sztandarowego proszę. Wiktor Jederde. Agatę Fong.
Paulinę Kanecką. Martynę Lewandowską. Adama Antczaka. I Przemysława Antoniaka. Nagrodę za działalność w samorządzie uczniowskim otrzymują. Przeczytam wszystkie nazwiska, proszę po kolei podchodzić. Weronika Broniszewska, Monika Adamczyk, Kinga Jarosik i Natalia Krzymińska.